Перша рада. Міністрант – це є той, хто допомагає священнику під час святої меси. W seminarium lwowskim świętego Józefa w Brzuchowicach 1 czerwca odbył się 12. doroczny archidiecezjalny Dzień Ministranta oraz służby liturgicznej. To po raz pierwszy zorganizowano spotkanie po długiej przerwie spowodowanej przez pandemię COVID-19. Mszy świętej przewodniczył metropolita lwowski arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Również koncelebrowali za ołtarzem biskup pomocniczy Edward Kawa, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Lwowie ksiądz prałat Piotr Brzeski, kanclerz kurii ksiądz Władysław Grym, i księża z całej archidiecezji lwowskiej. Również 1 czerwca odbyła się kongregacja do spraw duchowieństwa i osób konsekrowanych archidiecezji lwowskiej. Po konferencji biskupi wraz z przybyłymi na 12. archidiecezjalny Dzień Ministranta odprawili Eucharystię, podczas której dziękowali Bogu za dar życia i posługi księdza Józefa Pawliczka oraz modlili się o święte i liczne powołanie do życia kapłańskiego i zakonnego za pośrednictwem świętego Józefa. W niedzielę 6 czerwca z okazji obchodu uroczystości Ciała i Krwi Chrystusa, Ciała Bożego, w Bazylice Metropolitalnej zgromadzili się katolicy lwowscy. W lwowskiej Bazylice Metropolitalnej Mniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny procesji eucharystycznej tegorocznej celebracji Ciała Bożego przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W południe po mszy świętej procesja udała się do czterech ołtarzy ustawionych wokół katedry, symbolizujących cztery strony świata. Procesja odbyła się w środku chramu. Ósmego czerwca 12 młodych serc parafii katedralnej otrzymało sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Edwarda Kawy. Mszę świętą o 18.30 celebrował biskup Edward Kawa wraz z księdzem proboszczym Janem Niklem, księdzem Krzysztofem Szeblą. Ostatni przez rok przygotowywał kandydatów do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, zwanego też sakramentem bierzmowania, prowadząc katechezę dla młodzieży. Po homilii kandydaci do bierzmowania podeszli po kolei do biskupa, który świętym olejkiem namaścił wszystkim czoła. Owocem tego sakramentu, przypomnę, że Kościół poucza, że owocem tego sakramentu są dary Ducha Świętego, które pomagają wzrastać w łasce, jeszcze mocniej związać człowieka z Chrystusem i Jego Kościołem oraz umacniać wiarę otrzymaną na chrzcie. Bardzo się cieszymy obecnością tak dostojnych gości. 21 czerwca 2021 roku w Lubeli koło Żółkwi poświęcenia nowo powstałego Centrum Duszpasterskiego dokonał arcybiskup Mieczysław Mokrzycki z udziałem dobroczyńców z Polski i Ukrainy. Na początku uroczystego poświęcenia dzieci, które licznie przybyły z parafii katedralnej ze Lwowa oraz z Rzęsnej, przywitały metropolitę lwowskiego. W tych uroczystościach brali udział szczególni goście z Polski, posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pan Kazimierz Gołojuch, pan poseł Tadeusz Chrzan, pan poseł Fryderyk Kapinos, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, pan minister Marcin Romanowski, konsul generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Lwowie, pani Eliza Dzwonkiewicz oraz pani Barbara Pilawa-Kraus. W lwowskim Muzeum Historii i Religii otwarto wystawę fotograficzną poświęconą 20. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II na Ukrainę. Zdjęcia przy wejściu do muzeum odtwarzają wspomnienia ważnych wydarzeń związanych z wizytą Ojca Świętego w Lwowie. Z swoim orkiestrą całej Europy, on jest, którzy sprawdzali każdą kanał.
24 czerwca 2021 roku w Lwowskiej Radzie Miejskiej odbyło się uroczysta akademia poświęcona 20. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II na Ukrainie. W akademii uczestniczyli hierarchowie, duchowni, zakonnicy, a także świeccy ludzie, którzy bezpośrednio organizowali wizytę Ojca Świętego 20 lat temu. Це була велика подія для мешканців України, яка підтвердила To było wielkie wydarzenie dla mieszkańców Ukrainy, które potwierdziło jej związek z Europą. Ta wizyta papieża zwróciła uwagę całego świata na Ukrainę. Przypomniała o jej bolesnych i ciężkich dziejach, trudnej drodze ku wolności i równocześnie o rozmaitości kultur i narodowości. W czwartek 24 czerwca we Lwowie otwarto Aleję Papieża Jana Pawła II. Aleja prowadzi od ulicy Stryjskiej do Alei Czerwona Kalyna. Obszar ten był kiedyś częścią ulicy Hutorivka. Ulica została przemianowana z okazji 20. rocznicy wizyty papieża na Ukrainie. Daj Boże, żeby ta aleja, którą ludzie będą jeździć do pracy, do domu, na zakupy, na rynek, na uczelnie, niechaj to, że jest tutaj taka aleja w naszym mieście, sprowadza na miasto orędownictwo tego wielkiego świętego, miłośnika człowieka, miłośnika Ukrainy. Ja dużo cieszę się, że... Bardzo się cieszę, że dzisiaj święty Jan Paweł II jest nie tylko obecny w swoich relikwiach w naszych świątyniach, ale też w miejscach publicznych, takich jak park, ulica. I bardzo dziękuję burmistrzowi Lwowa za tą decyzję, żeby ta ulica nosiła imię świętego. Wierzę, że będzie on naszym dobrym patronem dla nas, dla wszystkich mieszkańców miasta Lwowa i nie tylko. I będzie takim dobrym przewodnikiem do domu naszego ojca. Przewodnikom. Do naszego domu Boga, naszego Ojca. Podczas obchodów 20-lecia wizyty świętego Jana Pawła II w Lwowie szczególnym przypomnieniem o jego osobie i misji jest działalność mobilnego Muzeum świętego Jana Pawła II. Muzeum podróżował w różne części miasta Lwowa, a zainteresowani mogli zobaczyć rzeczy osobiste Ojca Świętego. Eksponaty prezentowane są przez osobistego sekretarza papieża, arcybiskupa lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego. Serdecznie witamy obecnych, naszego arcybiskupa Mieczysława, biskupa Bronisława Bernackiego oraz dyrektora Muzeum Historii i Religii Oresta Malca, który opiekuje się tymi rzeczami. Kiedy robimy dobre sprawy, kiedy pełnimy wolę Bożą, te przedmioty stają się błogosławione i przez nie możemy jeszcze lepiej poznawać osobę świętego Jana Pawła II. Księdzu Grzegorzowi i panu dyrektorowi Muzeum Religii za tę wystawę, za to muzeum świętego Jana Pawła II. Można powiedzieć, że dyrekcja muzeum, że są oni kustoszami tych drogocennych, prywatnych, osobistych rzeczy Jana Pawła II. Jestem im bardzo wdzięczny, że nie tylko trzymają je w szafach, ale często robią wystawy z różnych okazji i przybliżają nam osobę świętego Jana Pawła II, który 20 lat temu, gdy przyjechał tutaj do Lwowa, od razu z lotniska przyjechał do Lwowskiej Katedry Łacińskiej, żeby się modlić, prosząc Matkę Bożą o opiekę nad jego pielgrzymką do naszego miasta Lwowa. 25 czerwca w centrum miasta na Placu Katedralnym uroczyście otwarto muzeum, które później przeniosło się w inne miejsca miasta Lwowa. W sobotę 26 czerwca uczczono patrona miasta Lwowa, świętego Jana z Dukli, którego relikwie wniesiono do świątyni, w której służył za życia, kościoła świętego Andrzeja, dawnego klasztoru Bernardynu we Lwowie. Eucharystii przewodniczył biskup Edward Kawa wraz z przybyłymi z różnych stron Ukrainy braćmi bernardynami oraz księżmi dekanatu lwowskiego. Kazanie wygłosił minister prowincji świętego Archanioła Michała, ojciec Daniel Botwina. W swoim słowie wezwał on wiernych na wzór świętego Jana z Dukli całkowicie oddać się Bogu, otworzyć się na Jego Słowo, aby mógł nas uświęcić, powiedział brat Daniel.
Dla nas ten patron jest szczególny, ponieważ, jak wskazują ostatnie wydarzenia, chociażby wczorajsze zniszczenie w czasie burzy, pokazują nam, jak potrzebujemy opiekunów w niebie. I takim opiekunem Lwowa jest właśnie święty Jan z Dukli. W uroczystości wzięli udział mnisi z prowincji świętego Michała Archanioła, zakonu braci mniejszych na Ukrainie, a także bracia franciszkani z Polski, duchowieństwo oraz wierni obrządku łacińskiego i bizantyjskiego. Eucharystię swoimi pieśniami udekorował chór młodzieżowy Adoramo, sprowadzony przez siostrę Marlenę Kuc z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Szepetówce. Ще 26 czerwca na ulicy Stryjskiej rozpoczęło się uroczyste wydarzenie z okazji 20. rocznicy wizyty papieża we Lwowie, podczas którego wspomniano spotkanie z Ojcem Świętym, które miało miejsce na ówczesnym hipodromie, a także poświęcono pomnik świętego papieża Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się spektaklem teatralnym Papież we Lwowie, który przypomniał obecnym o wizycie papieża i jego nauczaniu. Następnie procesja liturgiczna udała się do figury świętego Jana Pawła II, którą konsekrował arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Сьогодні хочемо подякувати Господу. Dzisiaj chcemy podziękować Panu za to, że 20 lat temu Piotr naszych czasów, papież Jan Paweł II, odwiedził naszą ukraińską ziemię, odwiedził naszą diecezję lwowską. Uroczystej Eucharystii przewodniczył emerytowany biskup diecezji odesko-symferopolskiej Bronisław Bernacki wraz z metropolitą lwowskim Mieczysławem Mokrzyckim, biskupem diecezji kamieniecko-podolskiej Leonem Dubrawskim oraz biskupem pomocniczym lwowskim i archidiecezji lwowskiej Edwardem Kawą oraz licznymi księżmi rzymskokatolickimi i duchowieństwem grecko-katolickim i prawosławnym. Otec i Syn, i Święty Duch. Amen. Alleluja, alleluja. Співаємо! W naszej archidiecezji w tym roku świętujemy 20. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do naszej archidiecezji, ale nie tylko 20. Dla mnie i dla nas z wiernych tutaj archidiecezji lwowskiej można powiedzieć, że jest to druga pielgrzymka, bo pierwsza odbyła się 30 lat temu do Lubaczowa,
na skrawku naszej archidiecezji, która została na terenach Polski. I wielu naszych wiernych na tę pielgrzymkę w 1991 roku do Lubaczowa wówczas także przybyło. Niestety wiele utrudnień było na granicy. Niektórzy nie mogli przybyć na mszę świętą i przybyli dopiero po mszy świętej, ale pamiętam dla nich ksiądz kardynał Marian Jaworski prosił, żeby była odprawiona msza święta także w katedrze. Więc tutaj wspominamy dzisiaj, w tym roku, można powiedzieć, dwie rocznice. 30. rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II i 20. już na Ukrainie. Było to wielkie wydarzenie dla naszego Kościoła. Jan Paweł II był bardzo związany z naszą archidiecezją poprzez kardynała Sapiehę, poprzez arcybiskupa Eugeniusza Baziaka i ostatnio poprzez księdza kardynała Mariana Jaworskiego. W sercu każdego kapłana, w sercu każdego także Polaka, katedra lwowska jest bardzo bliska i droga, bo tutaj król Jan Kazimierz obrał ją królową korony polskiej. I tutaj obecność Jana Pawła II i modlitwa przed tym obrazem ma bardzo wielkie znaczenie. Jan Paweł II koronował ten obraz, przekazał Matce Bożej złotą różę. Jest to ten symbol takiej duchowości maryjnej Jana Pawła II, który wskazał nam, że poprzez Maryję do Chrystusa i z Maryją zawsze możemy także odnieść zwycięstwo. I ta pamięć wizyty Jana Pawła II u nas jest w naszych sercach ciągle żywa, aktualna. I cieszymy się, że w ubiegłym roku, w stulecie urodzin Jana Pawła II, mogliśmy konsekrować Kościół na ulicy Stryjskiej pod jego wezwaniem. W tym roku z tej okazji będzie poświęcona figura, statua świętego Jana Pawła II. Będą celebracje, msze święte, koncerty. Także święty Jan Paweł II będzie dla nas tutaj dalszym takim przewodnikiem i będziemy się wgłębiać w jego nauczanie, w treści, które pozostawił dla nas w swoich podróżach apostolskich i nie tylko. Dwudziestego czerwca w Katedrze Lwowskiej odbył się koncert zorganizowany przez Polsko-Ukraińską Fundację imienia Ignacego Jana Paderewskiego. Koncert odbył się w ramach obchodów 20. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II do Ukrainy. Wzięli w nim udział kameralny chór Gloria oraz orkiestra symfoniczna Lwowskiej Filharmonii Narodowej imienia Mirosława Skoryka.